Dobry. Stacja Ujazd Wielkopolski pod Grodziskiem. Jest to baza Grodziskiej Kolei Drezynowej. Aktualnie wycieczka, impreza, przedszkola chyba. Z rodzinnie, kocyki, przejażdżki drezynami, kiełbaska. Fajnie, jakie mają radochę. To budynek stacji odnowiony. Jeszcze czekamy, przyjedzie Tesla. Czyli elektryczna drezyna na torach. Jak przyjedzie to kawałeczek, nagramy. I właśnie wycieczka przyjeżdża. Ciekawostka, najnowszy nabytek. Wagon pierwszej klasy Intercity. W tej chwili w posiadaniu Grodziskiej Kolei Drezynowej. Tutaj budynki gospodarcze. Znajdowały się tutaj szalety. No i przechowywane różne rzeczy niepotrzebne do na tej stacji. Ciekawostką jest to, że ta stacja tak naprawdę była bardziej rozbudowana, bo to były tory dodatkowe. I tutaj w lesie tam była waga w lesie. A także tutaj dochodziły pole wąskotorówki polnej aż ze Śmigla. Można było tu dojechać z Wielichowa. I też była folwarczna do Ptaszkowa. Dobrze, to aż tego teraz nie widać, jest zarośnięte przez las. Może jedna ciekawostka. Na tej platformie jest maluch. Ta platforma w sumie jest przygotowana pod wózek widłowy i może przeciągać właśnie wagony. Do tego tutaj ten maluch jak tutaj służy. Jak trzeba, to są zrobione manewry. Wjeżdża elektryczna drezyna. Jest dwuosobowa. No zasięg ma spory, na jednym akumulatorze spokojnie można na połowę linii zaliczyć. Yeah.